Cześć, witam was moi kochani. Przed nami ponadgodzinne oglądanie memoriału, szóstego memoriału poświęconego pamięci Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. No, soczysty materiał dzięki firmie Moto Records i Max Sport, którym dziękuję, dzięki Grzegorzowi Olchawskiemu. Także co, startujemy. Obłożyłem się tutaj różnymi wynikami i notatkami, a zacznę może od tego, co mi przysłał słynny elefant, czyli Zbyszek Kotarba. Pewne wytłumaczenie. Memoriał początkowo był rozgrywany jako kryterium uliczne, ale w 2016 roku, to jest cytat z Elefanta, zadebiutował cykl rajdów historycznych w Polsce, który był wtedy tylko kryterium ulicznym. Czyli to powiedziałem, w roku 2017, gdy cykl HRSMP uzyskał status mistrzostw Polski, organizator poszerzył memoriał o odcinki rozgrywane w Brzegach, natomiast od 2019 roku spełniał już wymogi rajdów okręgowych, gdyż doszły nowe odcinki w okolicach Łapanowa rozgrywane w sobotę. Stąd też zmiana nazwy w 2017 roku na Ride Memorial. Tak więc naciskam start i jedziemy. Na początek przypomnijmy sobie postać Mariana Bublewicza i Janusza Kuliga. Także chwila spokoju, popcorn, cola i jedziemy. Sponsorem relacji jest firma KME Autogas Systems, producent samochodowych instalacji gazowych. Świetne instalacje LPG do Twojego samochodu w atrakcyjnej cenie. Nie byłoby naszej relacji, jakby nie firma KME Autogas System, więc rozpoczynamy już prawdziwą relację. No i oczywiście z numerem 14, już tutaj widzimy jako pierwsza załoga reprezentująca historyczne samochody Ford Sierra Cosworth, legendarny. Tutaj Marek jedzie E2, czyli Marek ma dwie Sierry, 4x4. To jest ta najbardziej topowa, najmocniejsza. Zbudowana od podstaw Gazmod Motorsport. Marek z numerem 14 w tym rajdzie. A jako pierwszy z aut historycznych, a jako urzędujący mistrz Polski z Marcinem Kowalikiem. I tak załoga Suder i Kowalik zanotowała na pierwszym odcinku czas 2 minuty 42 sekundy. Średnia prędkość to 85 km na godzinę. No i jak tego dokonali, to możemy sobie tutaj popatrzeć. Świeżutki silnik, słuchajcie, świeżutki motor złożony. Marek ma już duże doświadczenie. Nie jeden silnik zepsuł, ale więcej chyba zmontował. A tu już Mariusz Polak z Mariuszem Żółkowskim w Audi Quattro. Też historyczne Audi, z tym, że silnik 1.8 turbo, aktualni mistrzowie w klasie Open 4WD. I Mariusz Polak z Mariuszem Żółkowskim, to ich czas na tym pierwszym odcinku to 2 minuty 57 sekund i 80, średnia 77 km na godzinę i dało im to czwarte miejsce na odcinku specjalnym numer 1. Było mokro, ale nie było jakoś specjalnie ślisko, natomiast tutaj no to na terenie strefy ekonomicznej było takie charakterystyczne rondko. Zawodnicy nie do końca wiedzieli, jaka będzie przyczepność, więc podeszli do tematu dosyć ostrożnie. Tak jak choćby Grzegorz Olchawski, faworyt obok Marka Sudera, no to jest załoga, która może powalczyć tutaj o pierwsze miejsce w tym memoriale. Grzegorz Olchawski z Krakowa z Łukaszem Wrońskim, Audi Quattro S1, wicemistrzowie Polski w klasie Open 4WD. No i jeżeli jesteście ciekawi, jak poszło Grzegorzowi i Łukaszowi na tej pierwszej próbie, tutaj przejedziemy się z nimi troszeczkę od środka. Otóż trzeci czas uzyskało Audi. Bo
jeszcze jeden zawodnik tutaj wszedł. Przed Audi. A jest to właśnie oglądany Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała w Fordzie Sierra Cosworth 4x4, również spod obsługiwana przez Gazmod. Spectra Lighting tu jest głównym sponsorem. I Marcin Grzelewski z Krzysztofem Niedbałą 2 minuty 54 sekundy i 3 dziesiąte, a więc 12 sekund wolniej od Marka Sudera, ale wystarczyło to do drugiego czasu, a tylko 3 dziesiąte sekundy wolniejszy od Marcina Grzelewskiego z Krzyśkiem Niedbałą było właśnie to Audi S1. Prowadzone rękami Grzegorza Olchawskiego. I tutaj mamy Sierrę, która wygląda, od razu widzicie, że to Sierra też z Gazmotu, bliźniacza, E1, ta troszeczkę słabsza wersja. I tu wam powiem ciekawostkę, znaczy najpierw wam powiem, kto nią jedzie. Jedzie nią Marcin Moczarski i Krzysztof Pawlak. Uzyskali 5. czas na tej próbie wśród aut historycznych, 3 minuty i 2 sekundy, a więc trochę wolniej od Mariusza Polaka. I to jest E1, czyli Sierra, która w ogóle to nadwozie, jeżeli pamiętacie Mariana Bublewicza auto treningowe z filmu, w którym sportowa szkoła jazdy samochodem Mariana Bublewicza, to jest Mariana była treningówka, oryginalna była treningówka. Tu już widzimy Michała Szerle i Grzegorza Ślęczkę w BMW 318iS. Klasa historyczna. Michał Szerla, zobaczcie jak pięknie pociągnął tutaj. Ale no nie dziwne, jeżeli tata Michała to słynny Janusz Szerla z teamu FSO, no to jak mógł Michał pojechać tutaj inaczej? Czas Michała i Grzegorza to 3 minuty 2 sekundy. Auto z napędem na jedną oś i był to najlepszy, słuchajcie, czas, najlepszy przejazd na pierwszym OS-ie auta z napędem na jedną oś. I teraz już widzimy auto również budowane w stajni Gazmod, aczkolwiek serwisowane w tym sezonie już przez inny garaż sportowy. No ale dwukrotni mistrzowie Polski w klasie K4J1, jest to Michał Usiak i Sylwia Zaborowska. Zaczęli dosyć ostrożnie. Jak obserwowałem jazdę Michała, to widać było niedotrenowanie, że miał trochę rozbrat chyba z samochodem dłuższy czas. No i tutaj no, musiał Michał nieznacznie, ale o sekundę i 0,9 ustąpił Michałowi Szerli i Grzegorzowi Ślączce. Tak, 3 minuty 3 sekundy i 9 dziesiątych. A tu już mamy kolejną BMW-kę, Steinhoff Bastos, więc jest to nasz Elefant, zawodnik z Tarnowa z Bartkiem Męką, zawodnik bardzo już doświadczony. Ja słuchajcie, znam go już 30 lat, pamiętam go jeszcze z czasów Malucha, jak przyjechał na przykład do Łodzi na rajd Przęśniczka i tutaj sobie świeżo założyli silnik, bo stary już odmówił posłuszeństwa. No i jak sobie tutaj widzicie, ładnie poczynają, że na tym odcinku ustąpili jednak zarówno Michałowi Szerli, jak i Michałowi Usiakowi. Czas Elefanta to 3.06,9. No i tutaj zobaczcie, kto nadjeżdża. Słynny, na naszym kanale widzieliście film Opel, którym niegdyś replika Opla kadeta CGTE za kierownicą Piotr Kiepura i Mateusz Galle obok, zawodnicy z Częstochowy. Oni mają też fajną kolekcję rajdówek i to było pierwszy, zobaczcie, co tu Piotruś wybronił, zatrąbił jeszcze na latarnię, żeby ta się odsunęła, ale pamiętajcie, że to jest zupełnie pierwszy kontakt Piotra z tym samochodem. Z każdym kolejnym kilometrem już było coraz lepiej. Tak czy inaczej, dzięki Markowi Suderowi, no i dzięki oczywiście zaangażowaniu Piotra i Mateusza możemy ten piękny samochód tu oglądać. To jest samochód, którym startował Marian Bublewicz i Janusz Wojtyna. No słuchajcie, 30 ponad lat temu, co ja gadam, 30, 40, 79, 80 rok, to były te czasy. A teraz zobaczymy też piękny klasyk. I tutaj mieliśmy krótki taki jingle, żebym się zorientował, bo tutaj niesamowite auto jedzie, Volvo Amazon z roku 69. Za kierownicą krakowianin Artur Skrabalak i Piotr Mitręga, mój serdeczny kolega. O tym samochodzie obiecuję wam zrobić dłuższy film, bo jest tego wart, ale no tutaj
oczywiście nie odegrał jakby większej roli w historykach, ale to był debiut tego zawodnika i tego samochodu. Kolejny samochód, który nie jedzie w klasie historycznej, aczkolwiek no nie mogłem go nie pokazać. Renault Megane Maxi. I są to Arkadiusz Kula i Oskar Tichanowicz w Renault Megane Maxi. Dlaczego to pokazuję? No pewnie się domyślacie. Otóż Renault Megane Maxi, pierwszy tytuł mistrza Polski w klasyfikacji generalnej, zdobył właśnie Janusz Kulik z Jarkiem Baranem w żółtych barwach. Co prawda tam było Renault PB i Bank, tutaj jest Valvoline. Niemniej jednak Arek z Oskarem tutaj zaprezentowali nam piękny samochód, dość fajną jazdę, ale nie ustrzegli się błędu. Zwróćcie uwagę, co się teraz stanie. Oni powinni dokręcić to rondo do końca i pojechać, a oni pojechali na metę. W tym momencie już się zorientowali, że to jest błąd, no ale niestety nie można na osie zawracać, cofać. To zaowocowało 5-minutową karą. Także no, żal mi ich niesamowicie, ale takie są rajdy, czasem się można pomylić, to jest ciśnienie. I tutaj spójrzcie, co majster dla was przygotował. Oczywiście to jest materiał z mojego telefonu, więc tam jest w tle dźwięk. Ale tutaj mamy Filip Stopa, Rafał Chronowski, BMW E36. Zobaczcie, jakim pięknym bokasem tutaj pokonali ten zakręt. Może nie było to zbyt efektywne, ale bardzo efektowne, więc no, musiałem wam to pokazać. Podobnie jak BMW czerwone, BMW E36 Compact, Waldek Janecki i Piotr Krzystanek. No, Waldek Janecki to też jest zacny szofer. Pozdrawiam załogi obu BMW-ek. I to taki bonus. Tutaj w klasie historycznej. Zaraz wracamy do rywalizacji w klasie historycznej. Ciąg dalszy. I jesteśmy, słuchajcie, już na ulicach Wieliczki. Marek Suder z Marcinem Kowalikiem. I najpierw pierwszy odcinek numer 3 rozpoczął się przy padającym śniegu, ale jezdnia jeszcze była stosunkowo przyczepna, natomiast na odcinku specjalnym numer 4 już było całkowicie biało. Musicie wiedzieć, że na tym kryterium po ulicach Wieliczki zawodnicy jechali w kolejności od najdalszego numeru do najniższego, w związku powyższym warunki stale się pogarszały i tu decydowała też kolejność startowa, więc im kto później startował, tym miał gorzej, o czym się boleśnie przekonał nie tylko Marek Suder, ale i na przykład Grzegorz Olchawski. Tak czy inaczej, na odcinku specjalnym numer 3 najlepiej pojechał to złe słowo, Mariusz Polak i Mariusz Ziółkowski w Audi, osiągając czas 2 minuty 36 sekund, ale średnia prędkość to zaledwie 47 km na godzinę. Ale tu uprzedziłem fakty, bo cały czas oglądamy zmagającego się z tą trudną trasą, o tutaj już jest odcinek specjalny 4, cały czas oglądamy Marka Sudera z Marcinem Kowalikiem. Jak padający śnieg, chłopaki jadą na oponach deszczowych, chociaż nie wiem, czy opon Monte Carlo na czwarty odcinek Marek nie założył, bo czwarty odcinek już wygrał Marek z Marcinem. Szukam sobie wyników. Na odcinku numer 3 i na odcinku numer 4. Na odcinku numer 4 po absolutnym białym puchu Marek Suder z Marcinem Kowalikiem mieli pierwszy czas. I mimo, że jechali, zobaczcie, co tutaj się dzieje, ale naprawdę prędkość, powiem wam tak, 47 km na godzinę to była średnia prędkość Mariusza Polaka na OS3 po Wieliczce. Potem jak dopadało śniegu, to Marek Suder zwyciężył ten odcinek numer 4 z prędkością średnią 35 km na godzinę. Czas Marka Sudera na odcinku specjalnym numer 4 to 3 minuty 27 sekund i 6 dziesiątych. A 2 minuty 36 sekund to był poprzedni czas na osie 3 Mariusza Polaka. No i tu widzicie, co się dzieje. Teraz Marek lekko uderzył w krawężnik. Ale to i tak jest dobrze, bo zobaczycie, tutaj niektórzy zawodnicy będą mieli znacznie większe kłopoty.
no i zobaczymy, kto nam się tutaj pojawia. Odcinek specjalny numer 3, załoga Olchawski-Wroński na Audi S1. Poprosiłem Grzegorza, on oczywiście przesłał mi onboard, więc zobaczymy też, jak wyglądał odcinek specjalny 3 i 4 z pokładu z wewnątrz Audi. Tutaj, jak widzicie, na S3 jeszcze jako tako się ten samochód drogi trzymał. I Grzegorz uzyskał czas 2 minuty 41 sekund i 30 na OS-ie numer 3. To był piąty czas. To był piąty czas Grzegorza na tym OS-ie, a potem rozpocznie się OS numer 4. Ja to specjalnie tak jakby nie rozdzielałem wam tych odcinków specjalnych, więc zobaczycie zaraz, że jeżeli droga się zrobi bardziej biała, oznacza to, że oglądamy odcinek specjalny numer 4. Zaraz to nastąpi. No i dla Grzegorza odcinek specjalny numer 4. Właśnie Grzegorz startuje i słuchajcie, dla niego był to prawdziwy Armagedon, że tak powiem. 4 minuty 40 sekund i 70, 26 km średniej prędkości. Grzegorz nie miał tu zimowych opon. Jechał deszczówką. Co muszę tutaj wytłumaczyć, ponieważ auto bardzo mocne, z mocnym silnikiem i z mocnym hamulcem, musi być mocno poszperowane. Pospinane są napędy. Jeżeli są pospinane napędy, a jest bardzo ślisko, no to taki spięty napęd nie różnicuje w ogóle prędkości kół w zakrętach. No, efektem tego jest tak, blokowanie czterech kół permanentne, nawet jak się ciągnie ręczny hamulec. Jeżeli samochód już w ogóle straci przyczepność, to zaczyna jechać całkowicie bokiem. Czy hamujemy, czy dodajemy gazu, to on w ogóle jedzie bokiem. To jest po prostu tragedia. Raz w życiu mi się zdarzyło Toyotą Corollą G6 na sliku po śniegu jechać, więc wiem coś o tym. Że jeżeli się... Było takie powiedzenie, jeżeli znacie, ktoś z Formuły 1, jakiś zacny kierowca z dawnych lat powiedział, nie pomnę kto, ale było powiedzenie, moc jest niczym bez kontroli. No to tutaj właśnie to, jakie przygody Grzegorz z Łukaszem tutaj przeżywali, to właśnie była ta moc bez kontroli. Zobaczcie, tu praktycznie nie ma prędkości, a przyczepności jest 2% no, ze 100. Zobaczcie, że nic się nie da robić z tym samochodem. Także Grzegorz był załamany po tym odcinku specjalnym, no ale na tym polegają rajdy. Pocieszałem go jak mogłem. Kierowca rajdowy musi być twardy. Zobaczcie. No i Audi. Co z tego, że jest tyle koni mechanicznych, jak nie ma jak tych koni przenieść na nawierzchnię. A dla porównania to tobie Grzegorz dedykuje Marcin Grzelewski. Zobacz. Zobaczmy, co tutaj Marcin. Marcin też jechał deszczówką. Sierra z teamu Gazmod. Już podaje wynik Marcina Grzelewskiego. Siódmy czas na OS-ie numer 4. 4 minuty 7 sekund 70. Średnia prędkość 30 km na godzinę. Jeszcze Marcinowi tu zgasł silnik. Także naprawdę szacun panowie, bo mieliście mega trudno. Na pewno po każdym takim odcinku, po każdym takim rajdzie robicie się lepszymi kierowcami. O, a tutaj jeszcze mamy przejazd Mariusza Polaka, o którym już wspominałem. Mariusz Polak z Mariuszem Ziółkowskim. W tej chwili oglądacie odcinek specjalny numer 3, ulicami Wieliczki. Ich samochód to Audi 80 B2 Coupe Quattro. Tutaj oryginalnie powinien być silnik pięciocylindrowy, natomiast chłopaki mają silnik 1.8 turbo. Ciężko jest dzisiaj o taką pięciocylindrówkę, no i pewien jest problem, bo mają skrzynię biegów dość długą, aczkolwiek na tego typu nawierzchni to wcale nie przeszkadzało. No i to Audi nie jest tak pospinane, ono ma luźne dyfry, więc się trochę lepiej prowadzi. No i efekt był taki, 2 minuty 36 sekund na OS-ie numer 3, co daje pierwsze miejsce w klasie historycznej, także Mariusz Polak tutaj sobie OS numer 3 na swoje konto zapisał. A teraz widzicie Mariusza Polaka z Mariuszem Ziółkowskim na OS-ie numer 4. Już jadą po białym puchu. Zobaczcie, co się dzieje. Auto już mniej słucha, no ale też jako tako sobie chłopaki poradzili. 4 minuty 2 sekundy 30 po absolutnym śniegu na OS-ie 4. To czas załogi Polak-Ziółkowski. Dał im piąte miejsce. I na koniec dnia, już sobie sprawdzam, słuchajcie, po odcinku numer 4 Mariusz Polak na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Także dzień załoga Polak i Ziółkowski, dzień pierwszy rajdu w klasyfikacji historycznej, zakończyli na miejscu
drugim za Markiem Suderem i Marcinem Kowalikiem. Ponieważ tak jak wam tutaj wyczytałem, że zakończyli ten dzień na miejscu drugim, no więc poświęciłem im tutaj dłuższy fragment, żebyśmy się mogli razem wspólnie dowoli napatrzeć, jak takie białe Audi Quattro w zimowej scenerii, jak sobie radzi, bo to przecież Audi Quattro wytyczyło nowe trendy w budowie aut rajdowych. Więc jest to kultowa rajdówka, to jest to pierwotne Audi Quattro, jeszcze no w tym przypadku akurat skundlone troszkę, dlatego OP4WD, no i beczka. Jedziemy beczkę i zobaczcie. Chciał zarzucić tyłem, auto zrobiło się podsterowne. No i też to jest na otarcie łez dla Grzegorza Olchawskiego, że nie tylko ty, Grzesiu, miałeś tam takie problemy. Ogólnie było trudno. No i teraz bardzo szybki zawodnik. Z dobrej strony pokazał się Michał Szerla z Grzesiem Ślęczką w BMW 30. Na odcinku numer 3 zajęli z czasem 2 minuty 37 sekund i 40. Zajęli drugie miejsce w klasie historycznej. Ustąpili tylko Mariuszowi Polakowi, pomimo że mieli napęd na dwa koła, ale przypomnę, że startowali wcześniej niż Quattruwy te mocne, dlatego mieli troszkę więcej przyczepności. Potem ta przyczepność się pogarszała. Ale potem jak spadł śnieg na OS-ie 4, podejrzewam, że mieli zimówki, bo też pięknie pojechali, więc również drugie miejsce na OS-ie numer 4, czas 3:49,6. I na koniec dnia Michał Szerla i Grzegorz Ślęczka, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej historyków, za Mariuszem Polakiem i za Markiem Suderem, ale na przykład przed Marcinem Grzelewskim. Także widzicie, też no, najlepszy wynik w napędzie na jedną oś. Także możemy sobie teraz pooglądać, jak ulicami Wieliczki jechał BMW, kierowany ręką Michała Szerli. Jeszcze troszeczkę popatrzymy. Najszybsza załoga w napędzie na jedną oś, jak do tej pory w czołówce klasyfikacji. Mnóstwo kibiców, powiem wam, naprawdę kibiców było bardzo dużo. Regularna zima, piękna sceneria. Zobaczcie, nadsterowność, ale bardzo delikatną założył kontrę, delikatny z gazem, jak mówił świętej pamięci Krzysio Szajkowski. Mówiła, pedał gazu rozgrzany jest do czerwoności, a on tylko jednym palcem u nogi go leciutko muska. No i tak trzeba było jechać. Każde tylko ciut gwałtowniejsze dodanie gazu od razu owocowało zrywaniem przyczepności. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tak długiej relacji, bo naprawdę tutaj szacun dla Mateusza, że ze mną tu wytrzymuje, bo normalnie się takich długich filmów na YouTube nie robi, ale jak tu nie robić takich filmów, jak się dostaje takie wspaniałe materiały i trzeba to pokazywać. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie tu oglądało tego filmu bardzo dużo ludzi, ale będą oglądać sami najlepsi. No i beczka w wykonaniu Michała Szerli, mknie do mety. Ja jeszcze raz przypomnę, kończy dzień z trzecim czasem. I Sierra Cosworth E1 Bubel, Marcin Moczarski za kierownicą. Marcin Moczarski jedzie po licencję, bo szykuje fajne auto, Mercedesa Coswortha 190, ale na razie musi przejechać 3 rajdy, żeby zdobyć punkty do licencji, więc jego zadaniem było tutaj nie nawijać nic. Świetnie się spisał i już widzicie go teraz na odcinku specjalnym numer 3. Siódmy czas na odcinku numer 3 dla Marcina Moczarskiego i Krzysztofa Pawlaka. Czas to 2 minuty 50 sekund i 6 dziesiątych. Jechali ostrożnie. Potem na odcinku specjalnym numer 4, 9 czas. 4:13. No ale tak jak mówię, usprawiedliwiamy Marcina, bo po pierwsze był to jego debiut. Auto miało dojechać do mety nietknięte. Czy tak się stanie, to się dowiecie w dalszej części filmu.
oczywiście nie muszę dodawać, że takiego potwora jak Sierra Cosworth nie jest łatwo uprowadzić, co właśnie widzicie, ale świetnie sobie radzi, naprawdę. Pięknie. Nie jest może za szybko, ale jest czujnie, bez jakichś większych błędów. Także jak na pierwszy start takim autem, to naprawdę rewelacja. Prędkości to tu nie ma, co się będziemy czarować. 29 km na godzinę średnia prędkość Marcina Moczarskiego na OS-ie numer 4. No i od razu wam powiem, jak się skończył dzień pierwszy dla załogi Moczarski-Pawlak. Otóż łączny czas to 13 minut, 1 sekunda i 4 dziesiąte, średnia prędkość 54 km na godzinę i szósty czas w klasyfikacji generalnej po pierwszym dniu rajdu. A i ostatnia wolta na beczce. Na raty z tym gazem, na raty, ale jeden z lepszych przejazdów. Powiedziałem to zresztą Marcinowi, usłyszycie w dalszej części dnia. No i mamy elefanta. Kolejny elefant z Bartkiem Męką. Zawodnik wielce zasłużony dla polskiego motorsportu, dla sportu rajdowego. Jeździł długie lata Fiatem 126P, potem jeździł w barwach keczupów firma Roleski, jeździł Cinquecento. Na niejednym rajdzie się widywaliśmy. A wy pewnie byście chcieli wiedzieć, jak elefantowi poszło. Czwarte miejsce na odcinku specjalnym numer 3 po ulicach Wieliczki, 2 minuty 39 sekund i 30. Także czwarty czas. Na odcinku specjalnym numer 4, jak śniegu dopadało trochę więcej, no elefant był szósty z czasem 4.07 i 50. A na koniec dnia załoga tego BMW biało-czerwonego, czy czerwono-białego, jak kto woli. No dość wysoko, patrzę, żebym w dobrą patrzył kartkę. Na piątym miejscu, słuchajcie, za Marcinem Grzelewskim, a przed Marcinem Moczarskim. Elefant pierwszy dzień zakończył na piątym miejscu z czasem łącznym 13 minut, 1 sekunda i 30. I co ciekawe, Marcin Moczarski, słuchajcie, 13 minut, 1 sekunda i 40. Czyli 4 odcinki specjalne pierwszego dnia i tylko 1 dziesiąta sekundy przewagi elefanta nad Sierrą Cosworth Marcina Moczarskiego. I ktoś mi powie, że tu jest słaba rywalizacja. No nie zgodzę się. Jeżeli byłaby słaba rywalizacja, to chłopaki by nie walczyli na dziesiąte części sekundy. Elefant ustawia BME, jeden bok, drugi bok. Nie bał się, bo tam strażacy stali, także w razie czego by zaraz pomagali. Zobaczcie, jak sypie śnieg. No i elefant zaraz się zbliży do słynnej beczki. To już jest ostatnie, jeszcze nie. Pomyliłem się, za dużo było śniegu. Jeszcze pokona ten lewy zakręt. Jest na beczce. Tylny napęd, to powinno być łatwiej. Ale zobaczcie, mimo że jest tylny napęd, to i tak go pchało przodem. Ale kontrolował sytuację. I już minął fotokomórkę, jest elefant na mecie. A przed nami Michał Usiak i Sylwia Zaborowska. Merkur, napęd na tylne koła. To jest protoplasta. Wygląda jak Ford Sierra, ale to jest protoplasta. Znajdziecie film o tym Merkurze również na moim kanale. No i przechodzimy do wyników, jakie uzyskała załoga Usiak-Zaborowska. Na odcinku specjalnym 3, Wieliczka Rynek. No nie było łatwo turbo doładowane auto w tylnym napędzie prowadzić. Przypomnę, że BM-ki są wolnossące, więc one inaczej na wciskanie gazu reagują. Tutaj jest turbina i to taka w starym wydaniu, więc Michał tutaj się zmagał z przeciwnościami losu. Dziewiąty czas na odcinku numer 3. 2 minuty 59 sekund i 1 dziesiąta.
na odcinku specjalnym numer 4, czyli drugi raz jechanym po Wieliczce. O, już widzicie, jak pada dużo śniegu. I tutaj Michał Usiak osiągnął czas. Proszę, nie wierzę oczom. Nie, bo to mam końcowy, przepraszam. Na odcinku 4 Michał Usiak miał 8 czas, a na odcinku numer 3 9. Tak. Na koniec dnia Michał Usiak i Sylwia Zaborowska po 4 odcinkach specjalnych 13 minut 13 sekund 1/10. Także 8 miejsce dla tej sympatycznej załogi. Ale ja jeszcze raz powtórzę, nie jest łatwo prowadzić samochód turbo doładowany, który nierównomiernie oddaje moc, jak jest tak ślisko, a napęd jest tylko na jedną oś i w dodatku na tylną. Ktoś jeszcze ogląda ten film, dajcie znak, nie zapomnijcie o łapkach w górę, jak wytrwaliście. My tymczasem czekamy, aż Merkur dojedzie do beczki. Zobaczymy, jak Michał z Sylwią sobie poradzą. Przydałby mi się jeszcze jakiś ziomeczek do komentowania. Następnym razem się jakiegoś zacnego zawodnika, najlepiej żeby był gaduła, albo damy mu po prostu kieliszek czy wódeczki, który jak wiadomo jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodził, a tymczasem Michał Usiak. O, ładnie, o, powiem wam, że tutaj no jeden z ładniejszych przejazdów, może nie było w tym prędkości, no bo nie było, ale było ładnie. No i zobaczymy, jak sobie poradzi świeżutko poskładany Opel z Piotrem Kiepurą za kierownicą i Mateuszem Gale. I teraz uważajcie, bo to będzie strzał. Trzeci czas Piotra i Mateusza w Oplu na odcinku trzecim. Pokonał ich tylko Mariusz Polak i Michał Szerla. Za to w napędzie, no tak, trzeci czas w generalce. To też jest spowodowane nie tylko ich dobrą jazdą, ale tym, że oni dość wcześnie startowali. Mieli wysoki numer, w związku powyższym jeszcze nie leżało aż tyle śniegu. I czas to 2 minuty 38 sekund 1/10. Trzeci czas na łasie trzeci, a po tym śniegu też trzeci czas. 3 minuty 53 sekundy i 0,3. Całkiem nieźle. Także Piotrek się doskonale tutaj czuł na tej nawierzchni. Problem natomiast był innego rodzaju. Chłopcy z Opla skończyli pierwszy dzień na ostatnim miejscu, no na 10 miejscu w klasie historyków, ale to przez spóźnienie na punkt kontroli czasu, spowodowany tam drobnymi kłopotami technicznymi. No, usprawiedliwiam ich jak najbardziej, dlatego że to jest, tak jak mówię, samochód poskładany w czwartek, a w sobotę już się ścigali i drobne tam wyniknęły trudności, szybko pokonane, niemniej jednak spóźnili się na punkt kontroli czasu, co zaowocowało, akurat tutaj nie zobaczę jakiej wielkości karą, no ale tak czy inaczej dostali tam chyba z minutę 40 tej kary za spóźnienie na pekac, ale z samej jazdy było świetnie, po prostu było świetnie. No ale takie są rajdy. I końcowe fragmenty odcinka specjalnego numer 4, wiodącego ulicami Wieliczki. To już była godzina 22. Także cała Wieliczka na noc z pierwszego dnia z soboty na niedzielę, z pierwszego dnia rajdu na drugi, pokryła się śniegiem, białym puchem i zachodziło pytanie, no tutaj brawurowo, jak na amerykańskim filmie. No i tak jak mówię, doskonałe 2/3 miejsca na odcinkach specjalnych, lecz niestety kara. No i tutaj pechowcy Renault Megane Maxi, Arek Kula, Oskar Tichanowicz pokazuje ich celowo, ponieważ to znowu przedni napęd, ale samochód bardzo agresywny, silnik chodzący górnymi obrotami i oni się tutaj troszeczkę męczyli. No dobra, zaczynamy. Arek Kula i Oskar Tichanowicz, Megane Maxi. Wczoraj mieliście drobną wpadkę, ale to było nic. Co się dzisiaj zadziało, że auto jest na lawecie, a nie przyjechaliście na koła? A
No tak, no wczoraj drobny błąd, ale no, taki błąd, który lepiej, żeby wyszedł tutaj na tej imprezie niż w Mistrzostwach Polski. Dzisiaj nawet dobrze, tam było trochę kombinowania z torem jazdy i zjechaniem, bo trochę auto się zmieniło od zeszłego sezonu nawet bardzo. No i niestety jakby to w motosporcie zawiodła nowa część, czyli chłodnica oleju się rozszczelniła. Nie było sensu dalej po prostu jechać, bo byśmy zabili motor. Czyli dzisiaj ile odcinków dałeś radę przejechać? Daliście? Cztery. Dwóch ostatnich zabrakło, co prawda ten ostatni był pomysł, żeby zrobić trochę inne ustawienie i do tego pojechać z slickiem, bo to dosyć bezpiecznie jechaliśmy wodą. Ale generalnie, żeby tak jak zaplanowane testy tak naprawdę przed rajdem Świdnicą. Wczorajszy odcinek tu po Wieliczce to nie lada męczarnia dla takiego, takiej charakterystyki motoru, jak masz w Meganie. Jakbyś opowiedział szczerze, coś. Już jechałem nawet czwartym biegiem i to znaczy nie dało rady, naprawdę. Nie było to sensu, więc było wrzucony jeden bieg, przejechane to dużo śmiechu i tyle. Co? Tak. Szybciej, bo nie wiem, gdzie jechać. Tak. Więc, a słupki tam są dosyć blisko, kostka, śnieg i deszczowa obona, to jest... W Świdnicy Meganem się pojawiacie? Tak, mam jeszcze taki pomysł, żeby w Świdnicy pojawiać Meganem. A to też z takiej czystej ciekawości zmiany charakterystyki tego auta, bo przyszły całe zawieszenie jest nowe, parę tam rozwiązań. No i mam taki plan, żeby się nauczyć jeździć tym samochodem, tak jak BMW 30 MPR-em, bo tu jeszcze mi dużo brakuje po prostu, żeby podróżować w miarę jakimś tempem. I to będzie w RSMP HR klasa, tak? HR3 w RSMP. No tam są sprzyjające trasy, także myślę, że... Tak, tam jest... Idzie Złoty Stok chyba idzie. Nie, Złoty Las. Złoty Las idzie, tak. I to jest OS, którym chciałbym pojechać. Mam nadzieję, że będzie szybko, sucho i będzie można tą Meganką tam podokręcać i strumykowa. I strumykowa następny też. To jest też taki OS bardzo fajny. Że Meganka się poczuje tam jak ryba w wodzie. Tak. No nie oszukujmy, że Świdnica jest pod Megankę, więc jak się nie będę bał i nie postraszy mnie parę razy, bo dosyć duży problem jest z przerzuceniem się z tylnie napędowej na przednie napędowe auto i no jest to dosyć spore wyzwanie. Tak? To tak na koniec. LPG Meister wysłał ci zaproszenie do grona znajomych. Warto byłoby przyjąć, także musicie pozdrowić widzów kanału KME, bo tam na pewno was zobaczą i to jeszcze nie raz. No, super. Dzięki, do zobaczenia. Pozdrawiam. Trzymajcie się, dziękuję. Hej. No i za chwilę zobaczycie kolejnych pechowców. To Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała. Ich przygoda na odcinku specjalnym numer 8. To już jest oczywiście drugi dzień. Szybko wejść w zakręt potrafi każdy. Sztuką jest szybko z niego wyjść. Uprzedziłem troszeczkę fakty, ale odcinek specjalny numer 8 i niestety zbyt optymistyczna prędkość na wejściu. Marcin Grzelewski nabroił trochę i nie dojechał do mety. Powiedz Marcin, co to się stało. Pokażemy tutaj. Powierzchownie to wygląda tylko tak, że jest skrzywiony wahacz mocno. I kawałka wyszczerbiona. Tak, ale co to było? Nie, koło się już nie kręci. Historia jest z zakrętu... Który to był odcinek? Węższe. Wielkie. Tak, wielkie. Węższe wielkie. No, ale... generalnie jechaliśmy ten odcinek. Wiedzieliśmy jak... To był szósty? Tak, wiedzieliśmy jak się tam jedzie, jak zakręty wyglądają. Natomiast przez to, że wczoraj byliśmy w Histerykach Drudzy, spadliśmy na drugie od końca po odcinku nocnym, gdzie nie mieliśmy kompletnie oponad w związku z tym trakcji, no to postanowiliśmy nadrabiać od rana. Poszło nam bardzo fajnie, bo po pierwszej pętli znowu skoczyliśmy na drugie miejsce wśród historyków. No ale jadąc tą deszczową oponą, zrobiło się troszeczkę cieplutko. Na zakręcie lewy 2 przechodzący w lewy 4 albo trochę za mocno dohamowałem lewą nogą, albo opona po prostu się odkleiła, no bo polecieliśmy zupełnie i uderzyliśmy w wysoki krawężnik. Podbiło samochód, skrzywiło koło, napęd się rozpiął i tyle. A opowiedz Marcin, wczoraj te dwa przejazdy po Wieliczce, mnóstwo ludzi było. I mega trudne warunki, pod koniec to już śnieg leżał, sypało ostro. Jak to widzisz jako kierowca? Nie chcę o oponach jakby wiedzieć, tak. Tylko odcinek krótki, bo to tylko 2 km, natomiast dużo się działo tam i nie tylko u Ciebie. Tak. Jeżeli ktoś miał opony zimowe, no to super, to dało się jechać. Na każdych innych oponach, my niestety przyjechaliśmy z deszczówkami, no to opona w ogóle nie trzymała i praktycznie chyba tylko jeden zakręt samochód skręcił tak jak chcieliśmy. A cała reszta, no to była walka,
w miejscu mielenie, szukanie tej trakcji, szukanie przyczepności, żeby w ogóle auto przesunąć. Tempo całkowicie żółwie, także no nie był to dobry przejazd. Jak powiedzieć, jak ten sezon? No bo teraz jesteśmy jakby na początku sezonu. W zeszłym roku jeździłeś bardzo sporadycznie. Tak. Ubolewamy wszyscy. No ja też ubolewam. Też jak w tym roku? No myślę, że to co tutaj się zadziało, to jest trochę efekt niejeżdżenia w zeszłym roku. Tam pojechaliśmy dwie imprezy. W związku ze zmianami życiowymi to musieliśmy odpuścić w zeszłym roku, a w tym zależności jak sponsorzy i jak czasowo harmonogram imprez się poukłada, no to dopiero będziemy wiedzieli, co teraz możemy pojechać. W kwietniu mamy rajd Świdnicki bodaj, tak? No czy tak. Pojawisz się? Na 50%. Decyzję podejmiemy w tym tygodniu. No, życzę Ci tego i do zobaczenia na następnym. Dzięki, rajdzie. Do zobaczenia. Słuchajcie, drugi dzień rajdu liczył sobie 6 odcinków specjalnych, to znaczy 2 odcinki przejeżdżane, powtarzane 2 razy. Odcinek numer 5 Brzegi i odcinek numer 6 Węgrzyce Wielkie Strefa. Strefa pierwsza i tu widzimy kolejnych pechowców. Jeszcze wtedy oni nie wiedzieli, wy może też nie wiecie, że to pechowcy, czyli Elefant i Bartłomiej Męka w BMW E36. No i niestety okazał się odcinek, dali radę przejechać odcinek specjalny numer 5 Brzegi, ale czas nie był rewelacyjny, to było dopiero 9 miejsce, bo zmieliło tylny dyfer. Także silnik w BMC poszedł nowy na początku tego rajdu, no a dyfer był stary i dyfer tego nie wytrzymał, tak więc odcinek specjalny numer 6 był ostatnim odcinkiem, jaki ta sympatyczna załoga, czyli Tarnowski kierowca o ksywce Elefant i Bartek Męka bodaj z Krakowa, pilot. I tak chłopcy niestety zakończyli. Tutaj ich jeszcze możemy oglądać. Ładnie pokonywane nawroty na ręcznym hamulcu. No BMK nie jest za mocna, to jest 318 na seryjnym tak naprawdę silniku. No i jedzie Piotrek Kiepura i Mateusz Gale z Częstochowy na Opel Kadecie CGTE. Odcinek specjalny numer 5 w wykonaniu Piotra to czas, 8 czas dnia, 4 minuty 28,6 dziesiątych. Pamiętajmy, że Opel Kadett jest to stara konstrukcja, nie jest turbodoładowana, więc zdecydowanie nie jest to samochód najmocniejszy w stawce, a wprost przeciwnie. Widać, że jadą bardzo ładnie. Natomiast w moim odczuciu ten odcinek specjalny, jak i kolejny, czyli w ogóle te odcinki tam w rejonie tej strefy ekonomicznej we Wieliczce, no obfitowały no, w dużo takich chytrych, technicznych miejsc, ale miały też dużo takich miejsc, gdzie moc grała rolę, a poza tym, jak widzicie, no asfalt poprzesychał. Miejscami jest mokro, miejscami jest sucho. No tutaj trochę za optymistycznie, ale tak jak mówię, no, to jest ich pierwszy start tym samochodem i na pewno jeszcze pokażą wiele. Zdecydowanie taka Sierra Cosworth, czy nawet Merkur, który ma około tam 300 koni, ma 2 razy więcej newtonometrów. Powiedzmy, że taki silnik Forda to będzie gdzieś koło 170 newtonów, podczas gdy auta turbo doładowane, no to mają w granicach 300-400 albo i więcej newtonów. To zależy też od specyfikacji i od zasobności portfela kierowcy. Tak czy inaczej możecie oglądać na trasie historyczne auto, którym niegdyś jeździł Marian Duplewicz z Januszem Wojtyną z Łodzi. Być może mi się uda pana Janusza tutaj kiedyś zaprosić na jakąś rozmowę. Janusz jest gaduła, niesamowity, o rajdach wie bardzo dużo. Także nad tymi nawrotami Oplem jeszcze Piotr z Mateuszem muszą pewnie popracować, ale naprawdę były już takie momenty, gdzie jechali ładnie, jechali szybko, zobaczcie, tutaj już było całkiem. Tak czy inaczej, kolejne odcinki specjalne szły im nieco lepiej. Na odcinku numer 7, 7 czas dla Piotra Kiepury. Potem również 7 czas i już patrzę na koniec rajdu. Piotr Kiepura 7 i Mateusz Gale 7 miejsce w klasyfikacji aut historycznej. To jest
słynne rondko. To był taki moment, nie wiem czy... A, już mają zbity prawy przedni kierunkowskaz. To wam powiem ciekawostkę. To nic innego jak dogonili poprzedzający ich samochód, tego Volvo Amazona, jeśli dobrze pamiętam. I za Volvo Amazonem leciał dron, który go filmował. I potem tak się niefortunnie zdarzyło, że Opel puknął prawym rogiem tego drona, dron poległ, a w Oplu poległ klosz kierunkowskazu. Także wypadek przy pracy. Zobaczcie, ładny, dynamiczny przejazd. Można było jeszcze to wyłagodzić trochę, ale pamiętamy, że zawsze łatwiej się mówi z pozycji siedzącej przed telewizorem niż z pozycji kierowcy. O i zobaczcie, nawrót, specjalnie wam to pokazałem po raz trzeci i teraz już wszystko wyszło perfektnie, jakby Czesi powiedzieli. No i tutaj też bardzo ładnie, długa, prosta, na szczycie już zapowiedź mety, mijają żółtą tablicę, meta za szczytem. Siódme miejsce dla... No jeszcze troszeczkę. Patrzcie ile wam... To wszystko od Max Sportu i Moto Records. Tyle materiału, że mówię, nie no, muszę wam to pokazać. Także zobaczycie Opla na rondzie. Tak jak mówiłem, 6 odcinków specjalnych drugiego dnia. Cały memoriał liczył aż 10 odcinków specjalnych, 4. No i tutaj meta. Znaczy meta, no wjechali do strefy serwisowej, ale chrzest bojowy Opel zaliczył metę. Super! Taka jest atmosfera w naszym zespole. Ja mam tylko mokre ze szampana. Proszę bardzo. Medycyna. Na zdrowie, niech się jeść. Ale i tak po nam trzecie mamy, dać spokojnie. Ale okej, tak powiedziałem, żebyś tak by ten. Powiedz szybko jak było, jeszcze Mateusza może zawołamy, tak? Bo tam. Dziękuję bardzo. Na spokojnie. Z czego jesteś zadowolony? Co byś chciał poprawić? Może powiem tak. Co odcinek to był lepszy. Zadowolony jestem bardzo. Naprawdę jechało się coraz lepiej, jednak widać, że wczuwamy się w ten samochód. To naprawdę co odcinek czas lepszy, coraz więcej mogę sobie pozwalać. Czuję to, że mogę sobie coraz więcej tym autem pozwalać, na więcej pozwalać. Także no mega szczęście, samochód nie zawiódł do końca idealnie. Naprawdę dużo frajdy, bardzo miły weekend. Dzięki Markowi, naprawdę wspaniały weekend. Dawno się tak nie czułem, dziękuję bardzo. Bartek Wilk zawsze ma pod opieką rajdówki i Mateusza z Piotrem. Powiedz Bartek, jak podsumujesz ten rajd? Podsumuję go bardzo pozytywnie. Jest to nasze pierwsze takie wspólne, naprawdę pod jednym namiotem. Jak ja to mówię, z polskiego na nasze, zgrany zespół, pierwsza klasa. Bardzo serdecznie im gratuluję. Za niedługo udajemy się na ceremonię mety, żeby tam ostatnie relacje jeszcze zdamy i oczywiście niech mocne, głośne brawa zabłysną pod ceremonią mety, jak i zarówno naszej załogi, tak i Marka Stragazmo od Motosportu. Okay. No i na naszych ekranach Merkur, Michała Usiaka i Sylwii Zaborowskiej, 6 odcinków specjalnych do pokonania. Tak naprawdę 2 odcinki przejeżdżane dwukrotnie, 3-krotnie, więc się można było poprawiać. Przyczepności więcej. Michał widać niedotrenowany, bo tutaj kłopoty na nawrocie, ale też widać było ewidentnie, że z odcinka na odcinek Michał coraz lepiej, coraz pewniej. To też jest ewidentny efekt niedotrenowania. Gdyby był w gazie, to by jechał od razu bystro, a tak to widać było progres. No ale tak czy inaczej, odcinek specjalny numer 5, 6 czas, Michał Usiak z Silvią, 4 minuty 15 sekund. Następnie odcinek specjalny 6, Węgrzce Wielkie Strefa pierwsza, strefa ekonomiczna 7 czas. Tutaj Michał Usiak musiał uznać wyższość Michała Szerli.
natomiast dał radę pokonać Piotrka Kiepurę, ale tak jak mówię, różnica w mocy między Merkurem a BMW jest dosyć spora na korzyść Merkura. Na odcinku specjalnym numer 7 Michał Usiak przegrał z Piotrem Kiepurą. Tu miał Michał z Sylwią 8 czas. Następnie bardzo ładny czas widzę. Jeśli dobrze patrzę, na odcinku specjalnym numer 8 Michał Usiak 3 czas. Pokonał go tylko Marek Suder i Grzesiek Olchawski. Więc to co mówiłem o progresie. Tutaj muszę się śpieszyć, kończąc epizod Marka Usiaka, w tym rajdzie szóste miejsce w rajdzie Michał Usiak i Sylwia Zaborowska w Merkurze, a tu już widzimy Marcina Moczarskiego. Bardzo ładnie mu wychodziły nawroty na beczce i jak sam nieskromnie powiedział, tutaj też nie było najgorzej, mieliście próbkę tego. Oczywiście Marcinowi brakowało dynamiki w szybkich partiach, no ale tak jak mówię, no jechał z założeniem taktycznym, że nie ma się ścigać, ma dojechać do mety, więc absolutnie nie podejmował ryzyka, ale widać, że jest wielki potencjał w tym, chciałoby się powiedzieć, młodym kierowcy. Zaśmiałem się. Nie, żartuję oczywiście. Ma Marcin dryk do jazdy, widać to ewidentnie. I przy tym jest bardzo sympatyczny, jak większość rajdowców, którzy są skupieni wokół aut historycznych. Zobaczcie, kolejny nawrót, bardzo ładnie wjechał, niczego nie było za dużo, niczego nie było za mało. Szybciutko wam powiem, że na OS-ie 5 Moczarski i Pawlak zajęli miejsce 7. Piąte miejsce na OS-ie numer 6, czyli jeszcze lepiej. Następnie podeszli do OS-u numer 7, czyli to był OS-5 jechany po raz drugi. Tutaj czwarty czas. Ewidentnie widać, jak Marcin Moczarski się wjeżdżał. Potem na OS-ie numer 8 znowu czwarty czas. No i żebym was tutaj nie zanudzał czystymi statystykami, bo wyniki to każdy sobie może zobaczyć. Piąte miejsce w klasyfikacji aut historycznych. Marcin Moczarski i Krzysiek Pawlak. W debiucie uważam, że rewelacja. Pokonani zostali przez Grzegorza Olchawskiego, ale wyprzedzili na przykład Michała Usiaka i Sylwię Zaborowską, także piąty czas. Świetnie się spisali, chłopaki. Gangsta. Prawy jest gangsta, lewy jest gangsta. Marcin, dwa słowa, bo idealnie beczkę objechałeś. Ja tego nie dałem rady sfilmować, bo tam strasznie byłem daleko z 18 rzędu, ale no z teamu Gazmot najlepiej, tak? Czyli, a powiem, że i w rajdzie dałbym ci w pierwszej trójce, jeśli chodzi o objechanie beczki. Elegancko. Nieskromnie chcę powiedzieć, że te nawroty tam na tych brzegach dzisiejszych też mi fajnie wychodziły. No i przechodzimy do faworytów. Grzegorz Olchawski z Łukaszem Wrońskim. No nareszcie pod kołami poczuli przyczepność. Co automatycznie się przeniosło na osiągane czasy. Rozpoczęli od mocnego uderzenia na odcinku specjalnym numer 5, brzegi 1, gdzie zajęli drugie miejsce, ustępując, słuchajcie, Markowi Suderowi jedynie o niecałą sekundę. Czas Marka Sudera to 3 minuty 45,7, natomiast Grzesiek z Łukaszem 3 minuty 46,4. Także 0,6, tak? Dobrze, 0,7 sekundy. No średnią prędkość komputer wykazał 81 km na godzinę. Także było bardzo dobrze. Na odcinku kolejnym, czyli odcinek numer 6, również Grzegorz Olchawski no, ustąpił trochę Markowi Suderowi, bo widzę tutaj około 2-2,5 sekundy, ale generalnie było grubo. Natomiast co ciekawe, pokonał Marcina Grzeleskiego i znowu o 0,1 sekundy. Odcinek specjalny numer 6, Olchawski, Wroński. 1 minuta 51,7, podczas gdy Grzelewski zniedbało, jak jeszcze jechali przed swoim rozbiciem auta, to minuta 51,8. To znowu pokazuje zaciętą walkę. Już patrzymy, jak... O, i Grzegorz Olchawski.
pierwsza pozycja, słuchajcie, na odcinku specjalnym numer 7, to dla Grzegorza i Łukasza. Także tutaj Markowi dołożyli sekundę. Teraz jedziemy z nimi w środku, w Audi. Na osie numer 8 znowu Grzesiek z Łukaszem musieli uznać wyższość załogi Suder i Kowalik. Za to na osie numer 9 znowu mieli pierwszy czas, minutę i 40. 3.30,0 Olchawski-Wroński, 3.31,4 Suder z Kowalikiem, odcinek specjalny numer 9 Brzegi. No i na odcinku numer 10 Marek Suder pokazał jednak Grzegorzowi, że jest odrobinę szybszy. Tym razem Grzegorz Olchawski, przyjaciel mój, pięknym Audi Quattro. Opowiedz, jak ci się jechało. Było raz lepiej, raz gorzej. Momentami było bardzo dobrze, chyba pod koniec. Ale był też moment trudny. Opowiesz coś tam? Moment trudny, no były dwa momenty trudne. W tym rajdzie wczoraj niestety słabe przygotowanie logistyczne, jeśli chodzi o opony do tego rajdu. Ja nie chcę się tłumaczyć, inne zajęcia mnie bardziej przed rajdem absorbowały. Nie mieliśmy opon zwykłych zimowych, na których nie jeździmy nigdy w sporcie, ale takie warunki, jakich można się było spodziewać, dawały sygnał na to, że będzie potrzebny jeszcze jeden zestaw opon stricte zimowych. No i jak udało się przejechać i nawet nadrobić stracony wcześniej czas, no to niestety na ostatnim przejeździe wczoraj w Bielicce, gdzie spadło bardzo dużo śniegu, długo oczekiwaliśmy na startu, no na deszczowych oponach wyczynowych nie byliśmy w stanie nawet praktycznie ruszyć, podjechać pod górę do rynku. Olbrzymia strata, cofanie. No dzisiaj goniliśmy i była szansa na nadgonienie i na drugie miejsce, ale wtedy do Marka pewnie byśmy nie byli w stanie walczyć. No to niestety błąd techniczny pilota. Jechaliśmy ze względu na skrócenie strefy serwisowej z 20 minut do 11. Nie zorientował się w tym, że komasacja została skrócona, wyjechaliśmy za późno, 6 minut z parku serwisowego. No a potem to już jechałem, żeby jechać najszybciej. Ale słuchaj, ja cię pocieszę, i tak Walter Rell byłby z siebie dumny. Masz mnóstwo kibiców, każdy co chwila tutaj pyta, gdzie jest ta Audi, jedzie, nie jedzie, wszyscy się martwią. Przepraszam za takie sytuacje, bo to nasza tylko wina, nie samochodu, nie techniki. Także ja myślę, że pozdrów kibiców i do zobaczenia. W Świdnicy się widzimy pewnie, tak? Dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla Grzegorza i Łukasza. Czwarte miejsce w rajdzie. W klasyfikacji historycznej. Napiszcie jakieś kilka ciepłych słów w komentarzach dla Grześka. A tu już przechodzimy do pierwszej trójki. Mariusz Polak i Mariusz Ziółkowski. Audi Quattro. I na odcinku specjalnym numer 5, rozpoczynającym drugi dzień, załoga Polak i Ziółkowski zanotowała piąty czas, ustępując Michałowi Szerli, ustępując również Marcinowi Grzelewskiemu, pokonując Michała Usiaka. Tutaj na nawrocie drobna utrata płynności jazdy. Ale już na odcinku specjalnym numer 6 Mariusz Polak z Mariuszem Ziółkowskim wjechali się trochę w trasę, że tak powiem, i osiągnęli czas czwarty. Na kolejnych odcinkach wjechali ze zmiennym, widzę, szczęściem, ale zdarzył się też nie wiem, szósty czas. Czwarty, no generalnie między czwartym a szóstym czasem, ale jechali równo, jechali miarowo i na koniec dnia i na koniec rajdu dało im to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Mariusz Polak, Mariusz Ziółkowski, 30 minut 26 sekund i 60, średnia prędkość 68 km na godzinę. No i ostatni stopień w podium właśnie dla załogi w Audi Quattro. Możemy tutaj poobserwować troszeczkę ich technikę jazdy. Zaczynamy
zacząłem tam mówić, słuchajcie, pierwszy raz takie Audi w Polsce startował Węgier Attila Ferian czy Janusz Tandar. Taka załoga w latach 80. eksportowa. Attila, nieżyjący już zresztą, świetny węgierski rajdowiec, miał dobre układy w Niemczech, biegle mówił po niemiecku, miał też jakieś układy w Audi Sport. I taką Audicą, tylko z oryginalnym pięciocylindrowcem na krótkiej skrzyni biegów startował tutaj, przyjeżdżał do Polski i potem jeszcze przyjeżdżał taki Bułgar Stojan Kolew z Bojko Ignatowem, bliźniaczo podobnym Audi w dawnych latach, a potem Audi po Attili Ferianciu odkupił Krzysztof Gęborys i razem z Pawłem Przybylskim w barwach teamu Texas, reklamując papierosy. Z tego co wiem, to nawet własnej produkcji, ale jakby nie będę tutaj się silił na rozwijanie tego tematu. Tak czy inaczej, oryginalnie pięciocylindrowiec wolnossący pięknie brzmi. Sam miałem takie pięciocylindrowe Audi, więc coś na ten temat wiem. Miałem krótką skrzynię biegów. Tutaj Mariusz właśnie narzeka, że jego skrzynia biegów jest długa i on ma tam maksymalnej 250 na godzinę w tym Audi, co w rajdach jest kompletnie nieprzydatne. No, gdyby taką krótką skrzynię trafił, no to auto by zyskało wiele na osiągach. Szczególnie, że on tutaj się zgłasza w klasie Open i ma silnik 1.8 turbo współczesny. No, też już nie jest taki współczesny, ale nie jest to oryginalny silnik. No, podobno z tymi pięciocylindrowcami to już nie jest tak łatwo, dlatego Mariusz Polak zdecydował się na 1.8 turbo, do którego są wszystkie części. Jak widzicie, tutaj już całkiem ta jazda wyglądała, już asfalt przesychał. Także sobie chłopcy ładnie dawali radę w tym Audi. Oczywiście ja wam tutaj zadałem długie ujęcia, żebyście mogli się dowoli napatrzeć. I to uważam, że te próby o tej charakterystyce właśnie były pod to Audi idealne. Ono dopiero tutaj mogło pokazać, co naprawdę potrafi. Chociaż nie można złego słowa powiedzieć, jeśli chodzi o technikę jazdy Mariusza Polaka. Mariusz ma taką technikę, że nie chce jakby za wszelką cenę i bardzo ostro jechać. No to akurat go pochwaliłem, tutaj cofanie. Można było to zrobić lepiej, panie Mariuszu. Na pewno zawodnicy mieli do pojeżdżenia, słuchajcie, mieli zmienne warunki, nie było. No tutaj ładnie wypuścił szeroko. Jest też takie powiedzenie, że samochód sam jedzie, byleby mu nie przeszkadzać jechać. No więc mogę powiedzieć, że tu już pod koniec ewidentnie widać, że Mariusz Polak nie przeszkadzał jechać temu swojemu Audi. Teraz na rądku. To rądko również było jeżdżone pierwszego dnia. Szczególnie zapamiętał to Arek. Ja tobie też gratuluję pięknej jazdy. Cichutko, do mety, elegancko, było bardzo ładnie. Jako kupaczkiem, a on mi widzę dały, także tak, o to chodzi. I super. Dziękuję bardzo. No i załoga w BMW, która rozpoczęła drugi dzień rywalizacji na odcinku specjalnym numer 5, uzyskując czwarty czas dnia. Pokonani zostali tylko przez czterołapy, przez Sudera Łuchawskiego i Grzelewskiego, Michał Szerla i Grzegorz Ślęczka, BMW 30, 3 minuty 56,2. Na tym odcinku, zobaczcie, ładnie pojechany nawrót, pełna dynamika, nie przystanął ani na chwilę, no i efekty musiały być. Szósty czas Michała Szerli i Grzegorza Ślęczki na odcinku specjalnym numer 6. Potem znowu czwarty czas, na przykład na odcinku specjalnym numer 9. Siódmy czas na odcinku specjalnym numer 10. Jeszcze tutaj popatrzę, szósty czas na odcinku numer 7, czy to jest tak? Na odcinku numer 7. Ogólnie rzecz biorąc, taka regularna i przyzwoita, naprawdę bardzo przyzwoita jazda, ale tak już jak wspominałem, jeżeli się ma na nazwisko Szerla, zobaczcie, tutaj ładnie, delikatnie, w ogóle nic nie podcinał, wykorzystał całą szerokość drogi, jest to niezwykle istotne.
żeby nie wytracić prędkości w zakręcie. No i efekt bardzo dobry. Drugi czas generalnie 30 minut 21 sekund i 5 dziesiątych. Szybciej niż Mariusz Polak. Wolniej tylko od Sudera i Kowalika. Tutaj chyba ten dron, co go ustrzelił, Piotrek Kiepura, nie no żartuję, może nie ten, no ale zobaczcie, kolejny nawrót, patrzcie, i tutaj no już tak chciał chytrze, tak ciaśniutko i musnął tą beczkę, ale to jest tak, że jak się chce bardzo dobrze, to potem się troszeczkę przesadzi, ale ogólnie naprawdę tutaj piękna jazda, widać taka na limicie. Także aż serce rośnie, jak się patrzy na zawodnika, który tak pięknie potrafi jechać tylnym napędem. Na pewno, słuchajcie, Wojtek Goździewicz z Łodzi, Zasią Madej, świetnie jeżdżą też taką BMW-ką, więc do rywalizacji między Michałem Szerlą a Wojtkiem Goździewiczem dojdzie już na rajdzie świdnickim. Będą w klasie historycznej rywalizować i to będzie piękny pojedynek. Tak czy inaczej, drugie miejsce w klasyfikacji aut historycznych i pierwsze w 2WD dla Michała Szerli z Grzegorzem Ślęczką w BMW 30. Tutaj pod koniec złapali jakąś awarię. Słuchajcie, bardzo ciężko jest to w zasadzie niemożliwe, żeby zdołać podejść do każdego zawodnika, ponieważ zawodnicy zjeżdżają na metę co minutę. Jeżeli się zrobi wywiad z jednym, dwoma, się porozmawia, to już z kolejnym się nie zdąży. No i zwycięzcy rajdu większość odcinków specjalnych wygrali. Oprócz dwóch, tak naprawdę z tego co widziałem, to na 10 odcinków, to tylko raz ustąpili Mariuszowi Polakowi, a raz Grześkowi Olchawskiemu, lub dwa razy Grześkowi. Marek Suder, Marcin Kowalik. W Fordzie Sierra Cosworth, aktualni mistrzowie Polski. Aż dla was sprawdzę, czy ustąpili Grześkowi. Ustąpili, słuchajcie, na odcinku numer 7 Brzegi, a Mariuszowi Polakowi na odcinku numer 3 ulicami Wieliczki. Poza tym cisnęli bardzo ostro, a jeszcze na koniec Marek skonstatował, bo tu, tak jak mówiłem, świeżutki silnik był założony, Marek skonstatował, że rura do turbiny się opaska poluzowała i pod sam koniec rajdu turbo tylko pół bara dmuchało, więc ten samochód też nie miał pełnej mocy pod sam koniec, no ale to no, taki drobiazg, detal. No, normalnie gdyby się nie jeździło w kaskach, to by się ten gwizd słyszało, nawet tutaj momentami słychać, jak tam były takie ujęcia, gdzie trochę taki syk jest słyszalny, oprócz tego sapania i stękania takiego klasycznego, no to była ta nieszczelność. Ale niemniej jednak Marek mówi, w kasku tego nie słyszałem, potem jadę na dojazdówce, patrzę, a tu pół bara tylko ładuje. Tak czy inaczej, dobra rozgrzewka przed rajdem świdnickim dla załogi sponsorowanej przez firmę KME. Nie chwaląc się, troszkę się do tego przyczyniłem. Tak czy inaczej, jest na co popatrzeć. Trochę szkoda, że nie było Roberta Lutego, bo on tutaj by podniósł jeszcze poziom tej rywalizacji, no ale nie zdecydował się Robert Luty z Marcinem Celińskim, żeby przyjechać na tą pierwszą taką rozgrzewkową imprezę przed sezonem. Tak czy inaczej, popatrzmy tutaj, piękny dźwięk silnika Cosworta. Ciebie, Mateusz, już chyba poproszę o włączenie aparatu. Tutaj, słuchajcie, robimy taką długą relację, że jeszcze w życiu takiej nie robiłem. No ale są wierni kibice rajdów, szczególnie rajdów historycznych, których mogę tutaj serdecznie was pozdrawiam. Na pewno Artur Kulpa, który zawsze sam się ściga maluchem i ogląda wszystkie publikacje. Ciężko, szczerze wam powiem, ciężko mi tak z imienia i nazwiska wymieniać, poza tym jest RODO, to chyba nie powinienem, ale tak czy inaczej naprawdę jest świetna ekipa, zarówno po stronie rajdowców, jak i po stronie wszystkich ludzi kochających motorsport i kibiców. Wiadomo, że tutaj są progi finansowe i nie każdego jest stać na odpowiedni sprzęt,
nie który by w ogóle pojeździł, a nie ma za co, no ale całym sercem są za tym, żeby kibicować, żeby popularyzować ten sport. Nawet Marek Suder taką ma takie powiedzenie, że przyszłość rajdów jest w przeszłości, że te współczesne samochody są coraz bardziej smutne i coraz większą popularność wszędzie na świecie i u nas myślę też będą zyskiwały właśnie zawody, gdzie się ścigają auta historyczne. Sierra miał bardzo długie przełożenie pierwszego biegu. Ona na pierwszym biegu 80 km na godzinę rozwija. Stąd też jest taka sytuacja, że czasami widzicie, że się Sierra nie potrafi tak zebrać dobrze z nawrotu. Pamiętajcie jednak, że Sierry, które startowały tutaj w Polsce w najlepszych czasach świetności Roberta Drogmansa czy Patryka Stiersa, miały siedmiobiegowe skrzynie biegów, które są kosmicznie drogie, a ponadto są praktycznie już na dzień dzisiejszy nie do zdobycia. Na mecie Marek, co powiesz? No, jestem bardzo szczęśliwy na mecie. Się okazało, że dzisiaj i wczoraj jechaliśmy ze spadniętą rurą z turbo. Dopiero teraz na ostatnią pętlę dokręciliśmy opaskę. Przepuchliny dostaniesz. Brawo. Ktoś odwalał. Barona na przykład. Krawężnik urósł. Marek, opowiedz o tym odcinku Wieliczka, Żanetka. O tym odcinku wczoraj miejskim. Dwa razy go jechałeś? Tak, znaczy pierwszym razem doskoczył na śnieg, znaczy na tyle doskoczył, bardzo się rozpadało. My wyjechaliśmy na deszczowej oponie i byliśmy chyba pierwszą załogą, która pojechała w pełni po białym. No nie sprzyjało to ani hamowaniu, ani napędzaniu. Start jeszcze był czarny, ruszyliśmy na podtrzymaniu, ale już przy pierwszym nawrocie musieliśmy to powyłączać. Elektrownia nas mocno oślepiała od spadającego śniegu, więc... O, chodźmy teraz, zaproszę Cię Marcinowi Moczarskiemu, trzeba pogratulować, bo się świetnie, świetnie się spisali chłopaki. Prawy jest marka, lewy jest marka. Jeszcze raz, musicie to do kamery zrobić, Marcin. No to nie... O, pamiętam! Gratulacje, debiutu. Paulina Kulik, córka Janusza Kulina, to ta pani w ciemniejszych włosach, w jaśniejszych, Beata Bublewicz. Wręczają nagrody dla kategorii 4WD, akurat takie mi się tutaj udało zdjęcia. Grzegorz Olchowski z Łukaszem Wrojskim na pozycji trzeciej, jak widzicie. Cały czas zawodnicy dostają prezenty ufundowane przez i Orzeno, i wcześniej, i przez Tekany, i przez Wesem. Mariusz Polak z Mariuszem Żółkowskim, pozycja druga. Pamiętajmy też o Michale Szerli, ale no, akurat tutaj udało mi się klasę 4WD, nie miałem tamtych zdjęć. Miejsce drugie, jest miejsce pierwsze w klasie trzeciej historycznej. Marek Suder, Marcin Kowalik. I Marek Suder z Marcinem Kowalikiem, pozycja pierwsza. Grzesiek Olchowski z Łukaszem Wrońskim na miejscu trzecim, Mariusz Polak z Mariuszem Żółkowskim na miejscu drugim i Marek Szuder z Marcinem Kowalikiem, zwycięzcy klasy trzeciej historycznej. Brawo, na podium! No, potem Ty będziesz ćwiczył podium. Życzę wszystkim naprawdę powodzenia i widzimy się na następnym rajdzie. Będzie to rajd Świdnicki. Słuchajcie, dobrnęliśmy do końca. Godzina 11 minut i 53 sekundy. Kto dotrwał, niech pisze w komentarzu. Dotrwałem.
Nie będzie nas wielu, ale będą sami najlepsi. Także pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na rajd Świdnicki. Trzymajcie się, to mówiłem ja, LPG Majster. Cześć, hej.